Dwie mieszkanki powiatu legnickiego fascynowały się magią, w związku z tym chciały pomóc swojemu szczęściu. Na jednym z portali społecznościowych obserwowały wróżbitę, który w swoich nagraniach polecał godnego zaufania rytualistę. Kobiety postanowiły skorzystać z jego usług. Na innym portalu odnalazły czarnego maga, który w swojej ofercie posiadał rytuały o wartości nawet do 10 tysięcy złotych. Kobiety wybrały rytuał pod nazwą spętanie miłosne, który miał polegać na przyciągnięciu miłości i połączeniu dwóch pisanych sobie dusz. Kobiety umówiły się co do terminu oraz szczegółów rytuału i wpłaciły zaliczkę. Kobiety wpłaciły po 2000 zł na wskazane przez rytualistę konto bankowe. Po wpłaceniu tych pieniędzy kontakt z czarnym magiem się urwał. Policjanci wyjaśniają szczegóły całej sprawy i magii, która pozwoliła tajemniczemu mężczyźnie zniknąć niczym kamfora. Jeśli uda się go zatrzymać i prokuratura postawi mu zarzut oszustwa, grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Ciekawe, czy wtedy również pomoże mu magia.